Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, już minęło kilka dni po turnieju w Hiszpanii na Menorce, gdzie trzech wspaniałych młodych szachistów z Polski zdobyło swoje normy na arcymistrza. Jest to Jan Małek, Miłosz Szpar oraz Jan Klimkowski. Młodzi, bardzo waleczni, bardzo zdolni, pracowici szachiści. Duma rozpiera, dobrze jest popatrzeć na ich partię i kibicować. Trzymam kciuki za zdobycie tych norm już ostatecznych i dopięcia arcymistrzów. Moi drodzy widzowie, zapraszam do partii Jana Małka. Jest to może mniej znany zawodnik jeszcze w Polsce, co pewnie niektórzy jeszcze go nie znają, aczkolwiek jest to aktualny mistrz Polski do lat 18. Wielki postęp tego młodego człowieka i jego przeciwnikiem był tutaj Fiedosejew Władimir, zawodnik, który no miał w swojej karierze już ponad 2700. Zapraszam do analizy. D4, posunięcie skoczek F6, C4, E6, jest skoczek na F3 i posunięcie D5, czyli widzimy gambit hetmański na szachownicy. Po skoczku C3 pionek wziął na C4. I tutaj białe zagrały hetmanem na A4, można oczywiście odbić za chwilę piona. Skoczek na D7 zasłonił się od szacha i posunięcie E4. Widzimy, że białe próbują gońcem tutaj wybić na C4. C5 ze strony czarnych. No właśnie, tutaj się pojawiają różne możliwości teraz białymi. Przede wszystkim D5 jest taki ruch możliwy. Można by było jak najbardziej zagrać. Po tym posunięciu jest ciekawy ruch E5, powodujący wiele komplikacji. Tutaj nie będziemy wchodzić mocno w szczegóły, ale wiem, że jest takie posunięcie jak B5. Bardzo ostre, oddające piona i po hetman bije na B5, wieża wchodzi z tempem. Są to bardzo konkretne warianty, nie musimy się aż tak bardzo tym zajmować. Jednakże białe zagrały goniec na F4, czyli wyprowadziły sobie tego gońca, może próbując zagrać tutaj skoczkiem. Na co czarne zagrały A6. No i jeżeli ten skoczek chciałby wejść tutaj na B5, no to co ciekawe, tutaj można spokojnie wybić, oddając jakość na A8 i potem bijąc pionka tutaj na D4. Okazuje się, że przewaga czarnych jest tutaj miażdżąca z uwagi na to, że no nie za bardzo nie można tutaj zbić tego pionka, bo jest szybki szach, rozwój figur jest astronomiczny, a przy okazji tutaj hetman ma spore problemy, więc no nawet po hetman B8 nic to nie daje, bo bijemy po prostu na D4 i no jak widać konkrety dosyć proste po stronie czarnych mogłyby być, jednakże ruch A6 oczywiście nie pozwala wejść skoczkowi. Białe o tym wiedzą i grają D5. W tym momencie następuje ruch E bije na D5, E bije na D5 i hetman B6 z prostą opcją wybicia pionka, na co białe robią długą roszadę i Jan Małek zagrywa goniec D6 i uwaga, wieża E1 wtrącenie, czyli jest szach, król nie zdążył zrobić roszady, ale już znamy nasze tutaj najlepsze posunięcie polskie, król F8. Oczywiście zwróćcie proszę uwagę, że czarne no w tym momencie nie mają tej roszady, ale ta pozycja wcale nie jest taka zła. Jeżeli uda się wymienić te gońce, no to tutaj czarne mogą fajnie sobie przejść królem na G7 i ten goniec nie będzie im zagrażał na polu H6. Tak to widzę. Myślę, że to jest dosyć logiczne. Hetman w tym momencie wybił i hetman na C7, powodując tutaj wymianę tych gońców, bo inaczej nastąpi ruch B5, te pionki mogą być całkiem fajne dla czarnych. Nastąpiło wybicie, hetman wybił i hetman H4. Pozycja materialnie jest równa, czasami ten pionek izolowany może być atutem, w tym momencie myślę, że atutem aż takim nie jest, B5 ze strony po prostu zagrywa Jan Małek, posunięcie A4 i tutaj trzeba się wykazać pewną solidnością, pewną taką, jakby to rzec, dynamiką w grze i Janek to zagrywa. Zresztą zwróćcie uwagę, że dobrzy szachiści tutaj w naszej Polsce mają głównie na imię Jan. No i Jan Klimkowski, Jan Małek, Jan Krzysztof Duda. Oczywiście ruch A4 i teraz mistrz Polski do lat 18 zagrywa bardzo ciekawe posunięcie, dynamiczne. Uważam, że skoczek B6 jest ciekawym ruchem. Otwiera gońca, skoczek ma możliwości też aktywnej gry. Nie jest prosto zagrać z zawodnikiem tego kalibru taki ruch według mnie. Narzuca się oczywiście B4, ale do rzeczy tutaj jeżeli nastąpiłoby bicie, no to jest wybicie. No i teraz białe mają do wyboru. Jeżeli bicie gońca,
końcem, no to można odbić tu. Pozycja naprawdę wydaje się ciekawa i ostra, tym bardziej, że tu wieża jeszcze może wejść na A1. A jeżeli zbiłby skoczek, no to fatalnie by to się dla białych skończyło. Po król C2 jest wtrącenie goniec na F5, więc po takim ruchu hetman zbija pogoniec na D3, wieża A2 i tutaj białe mają ogromne problemy, nie za bardzo widać, jak można by było grać. Oczywiście trzeba się pozycji troszeczkę bardziej przyjrzeć. Jednak w tym momencie goniec zagrał na D3, goniec na B7. Zobaczcie, że czarne cały czas tego pionka oddają. Tym razem białe już go wzięły i po prostu czarne odbiły. Skoczek wziął. No i różnica teraz polega na tym, że goniec w tym momencie może się zasłonić za chwilę na B1, ale zagrywa jeszcze biały skoczkiem na E5 z obroną. No dobra, w tym układzie Janek daje szacha, goniec się zasłania, no pozycja według silnika jest równa, ale dla człowieka to nie jest takie oczywiste absolutnie. Muszę tutaj powiedzieć, że nasz rodak gra naprawdę bardzo dobrze, komputerowo można powiedzieć, i znajduje bardzo dobre ruchy. Goniec na C8, ten goniec zmierza na świetną placówkę na F5, żeby wykorzystać i wzmocnić to związanie. Skoczek wrócił. Hetman D4, no to hetman nie będzie chciał wymiany i goniec na F5. Zobaczcie, to związanie wygląda bardzo dobrze i białe muszą bardzo na to uważać. Skoczek na C6, hetman wrócił i hetman B8. Można powiedzieć, że to teraz białe przechwytują sporą inicjatywę i próbują wygrać, ale tu się wszystko trzyma wbrew pozorom. Skoczek wraca na C8 i teraz zobaczcie, moi drodzy, że są możliwości, między innymi właśnie wieża D1. Tak nie poszło, ale jeżeli by to nastąpiło, to jest po prostu bicie skoczka i jeżeli wieża na D8, to skoczek E8 i tu się czarne trzymają. Ta pozycja się po prostu trzyma, choć na cienkiej nitce, aczkolwiek, no mówię, z zimną krwią trzeba by było tak grać. Jednakże nastąpił ruch właśnie skoczek z C6 na E5, hetman D4. Zobaczcie, ten goniec i spełnia rolę obrońcy i rolę świetnie tutaj atakującego. Hetman na C7, wieża wróciła, tu hetman C6, trochę się ganiają panowie, skoczek znowu na E7, hetman B6, znowu skoczek na C8, tu wszystko jest bronione, hetman B5, no i tutaj Fedosejew oczywiście nie chce powtarzać ruchów, komfort gry Jana Małka polega na tym, że no jest po prostu zawodnikiem tutaj słabszym rankingowo od przeciwnika, więc może sobie pozwolić na powtarzanie ruchów, to na pewno psychologicznie źle działa na białe. Wieża A1, skoczek zagrywa na F3, hetman B4, no i hetman zagrywa tutaj na C6, hetman na C4, król na D2. Białe po prostu były tak powiązane, że próbują tym królem już uciec. I w tym momencie nastąpił ruch wieża A6. I teraz właśnie, teraz jest bardzo ważny moment. Fedosejew Władimir nie chciał grać równej pozycji, atakowa byłaby po ruchu hetman B5. I tutaj po wymianach, co byłoby na pewno korzystne czarnymi, no jest po prostu remisowa pozycja. Tutaj myślę, że czarne dałyby radę utrzymać tę pozycję, jednakże hetman C7 nastąpiło. I to jest spory błąd. I trzeba teraz znaleźć kontynuację dla czarnych, można sobie zatrzymać materiał i znaleźć dwa ruchy do przodu, gdzie już będzie wiadomo, o co chodzi. Otóż w tym momencie nastąpił szach, co jeszcze nie jest trudne. Oczywiście król ucieka na C1 i hetman F4. I okazuje się, że po tym szachu zasłonięcie się wieżą jest nieuniknione. Jest po prostu ruch wieża D1 ze zdobyciem hetmana. No i tak też nastąpiło. Jest bicie i jest skoczek na B5 z wtrąceniem oczywiście. Tutaj hetman B6 i goniec wziął na F5. G6. No jeżeli tutaj jest bicie na C8, to hetman odbija. Przewaga czarnych materialna jest nadal widoczna, ale żeby to jeszcze wygrać, to nie jest takie do końca proste. Goniec na D3, król G7, goniec na C4 i hetman B8. Tutaj czarne spokojnie czekają, możliwość jakiegoś zagrania na przykład na F4 istnieje. Skoczek zagrał jednak na E5, wieża na E8, czyli w końcu weszła do gry. Zdwojenie wież, skoczek na B6 i goniec wziął na F7. Pasywnie bronić się tutaj oczywiście wieża E7 no nie bardzo można, bo jest skoczek C6, a nawet jakby taki ruch wystąpił, to raczej trzeba szukać możliwości aktywnych. I w tym momencie po goniec F7
Wieża wzięła na e5. No właśnie, i o to chodzi. Tutaj zbijamy skoczka i odbijamy. Wieża e7 nie działa, bo król f8 i tutaj też nie ma żadnego zagrożenia dla czarnych, choć wydaje się inaczej. Hetman wszystko dobrze kontroluje. W tym momencie po biciu królem skoczek wrócił i skoczek na c4. Pojawia się teraz opcja właśnie dla czarnych, żeby zagrać bardzo aktywnie. Podsumowując, skoczek za skoczka i hetman ze skoczkiem na dwie wieże za pionka. Tutaj sprawa techniczna. Król b1, nastąpił szach, skoczek wrócił, król b1 i zobaczcie posunięcie g5. Tutaj trzeba oczywiście wykonać kilka takich posunięć, może nie ala wyczekujących, ale faktycznie troszeczkę trzeba poczekać na jakieś opcje, które się pojawią. Nie widać dokładnie jeszcze jak wygrać, przewaga jest ogromna czarnymi. Zobaczcie jak to realizuje Jan Małek. Wieża c1, h6. G4, bardzo też fajne posunięcie, jeśli chodzi o strategię. Pionek przytrzymuje te dwa pionki, w zasadzie trzy. I po król A1, hetman B6, tutaj wieża wróciła. Skoczek próbuje tutaj się przestawić, też na D4 ma dobrą opcję, jakaś opcja też na A1. Skoczek A2 się zasłonił, skoczek D4, no ten skoczek już tutaj bardzo dobrze sobie radzi. Skoczek na C3, na B3 z powrotem. No i tutaj jeszcze kilka posunięć, skoczek na E4 sprytnie, nie można zbić skoczka, bo jest skoczek na D2, po tym biciu jest bicie, a jeżeli wieża zbija, no to tutaj odbijamy. No, hetmana złapać nie można, bo zawsze hetman ucieka w razie czego, więc wszystko gra. Wieża wróciła na E2, jest hetman C4, szach i król E6. Władimir Fiedosejew w tym momencie się poddał, zwróćcie uwagę, dwie wieże są pod biciem. Wielkie sukcesy Polaków, bardzo to cieszy, ładna partia, odważna ze strony Jana Małka, piękny skalp, trzymamy kciuki za panów, którzy zdobyli swoje normy, ale jeszcze tych arcymistrzów nie mają, jeszcze jakieś tam normy, chłopaki muszą pozdobywać i rankingi, co niektórzy. Trzymam kciuki, dziękuję za uwagę, do zobaczenia.